Panie Aniu, spotykamy się na sesji do magazynu Viva już pod koniec stycznia, ale na początek chciałbym wrócić do wydarzeń sprzed miesiąca, kiedy to Pani sobie odpoczywała na rajskiej plaży podczas Bożego Narodzenia, a pół Polski było oburzonych tym, że wrzuciła Pani na Instagrama roznegliżowane zdjęcie na raz plaży. No i tutaj wiele osób by powiedziało, może macie rację, a Pani wrzuciła drugie zdjęcie. Takie samo, podobne. Tak, zrobiłam. Po więcej szczegółów odsyłam oczywiście na mojego Instagrama. Natomiast pozdrawiam obie połówki, jedną zachwyconą, drugą oburzoną i bardzo się cieszę, że mogłam z Wami być przy wigilijnym stole. Ale jaki wtedy mechanizm zaszedł w Pani głowie? Taki jakiś element rogatej duszy? Takie jakieś coś udowodnienia? Czy... Nie, ja nie mam potrzeby niczego udowadniać, natomiast w każdym razie nie, na pewno nie w takich dziedzinach i to nie są rzeczy, które mnie jakoś szczególnie, że tak powiem, stanowią dla mnie jakieś szczególne wyzwanie. Ja wrażenie, że Pani się dobrze bawi. Ja się dokładnie, zdecydowanie dobrze bawiłam, właśnie do tego zmierzałam, że byłam na przepięknej plaży, w przepięknym miejscu i po prostu chciałam się tą radością swoją podzielić z innymi. Właśnie na takie komentarze reagowała Pani uśmiechem, takim jakimś dystansem, ale czy zdarzają się czasem takie komentarze, nazwę to mową nienawiści, o której teraz się tyle mówi, które jednak są mocniejsze i trafiały do Pani tak mocno, że tutaj już nie było uśmiechu, tylko może łzy? Oczywiście, że tak. To znaczy, ja zanim zacznę płakać, to myślę, że musi minąć naprawdę, albo wydarzyć się naprawdę coś niezwykłego i takiego, powiedziałabym, ostatecznego. Natomiast najpierw się denerwuję i są oczywiście sytuacje, pojawiają się jakieś plotki, jakieś informacje, które w sposób bezpośredni dotykają mnie lub moich bliskich, a póki ja świecę swoją własną pupą, że tak powiem, swoim własnym tyłkiem, czy własną twarzą, to jest moja twarz i mój tyłek i jakby to jest moja decyzja. Natomiast to nie znaczy, że to wszystko dookoła mają być wciągani moi najukochańsi i najbliżsi i tych będę bronić jak niepodległości. Właśnie, bo tak pani... jak się broni rodziny, no rodzina jest święta, koniec, kropka. Pani podjęła taką decyzję, by nie mówić o swojej prywatności. Wiele gwiazd robi zupełnie odwrotnie. I teraz pytanie, skąd taka decyzja i czy to musiał być jakiś specjalny moment, żeby do tego dojrzeć? Ja przeżyłam takie momenty w swoim życiu, kiedy za mną bardzo intensywnie jeździły paparuchy. To nie były przyjemne momenty. Nawet jeżeli ja się uśmiechałam do kamery i uśmiechałam się do zdjęć, to wcale nie znaczyło, że ja to akceptuję, czy mnie się to jakkolwiek podoba. To były sytuacje, w których ja zakładałam też sprawy sądowe, no, w których byłam wręcz śledzona, ganiana w różnych miejscach, począwszy od na przykład nie wiem, wizyty u lekarza, u ginekologa, czy nie wiem, wyjazdu na drugi koniec świata do Indii, skończywszy na przykład ganianiu się pomiędzy nagrobkami w czasie prywatnego pogrzebu, więc, czy prowokowaniu różnych sytuacji, więc ja mam niejakie doświadczenie. Podczas tylko jednej, że tak powiem, zabawy z paparuchami ja spędziłam chyba 3 czy 4 godziny na komisariacie ze swoim dzieckiem. Ja mam wystarczająco, że tak powiem, różne pomysły, żeby spędzać ten czas ze swoimi dziećmi w inny sposób niż na komisariacie.